Siema, jestem Tony. Jest odcineczek, jak widzicie. Stoimy sobie na Sybilli z Widusiem. Pozdrawiam tego gracza ofensywnego. No i jak po tytule możecie sądzić, no koniec Deimos, koniec Deimos. Nie ukrywam. Nie gram już tam. Właśnie zaraz pójdziemy sobie expić na moją postkę. Dobrowolnie się zesłałem na Syberię. Po prostu podam wam dwa powody, dlaczego przestałem tam grać. Pierwszym z nich są totalne lagi. Nie, ja mam dobry internet. Powiem wam, że mam dobry internet. Nie narzekam na niego. Tam to 50 pingu mam w LoLu. No i nie da się grać na Deimos. Miałem problem, żeby nawrócić osoby w Karkahan. Chyba, że musiał odświeżyć praktycznie co każdego mieszkańca grę, bo dostawałem laga, wyskakiwała konsola i się po prostu nie dało. Drugim powodem było to, że tak naprawdę ja od nigdy nie szukałem serwera prywatnego, który byłby zaludniony. Tak naprawdę na Deimos zacząłem grać tylko dlatego, że był na niego hype. I też nie wiedziałem, że kasa ma zamiar z niego zrobić miliard osób, znaczy drugą Pandorę, a nawet trochę lepiej niż drugą Pandorę, bo no trochę więcej osób tam gra, mi się wydaje. Także troszeczkę unlucky. Wiecie, ja mam zorzę od tego, by sobie rywalizować. A serwer prywatny jest dla mnie czymś, co właśnie powinno od tego odbiegać. Oczywiście można rywalizować, bo w końcu robisz to eku, żeby się sprawdzić, prawda? Ale to można zrobić w turniejach PvP, na tych serwerach prywatnych, czy po prostu rywalizować w mniejszym gronie, na jakiejś otchłani. No a Deimos to jest publik, nie oszukujmy się, jest to publik z najlepszymi statystykami. Oprócz oczywiście niszczenie lotów, bo niszczenie lotów to tylko 25 leveli. Więc no, niestety. Ja nie szukam serwera, gdzie jest jakoś, nie wiem, dużo rywalizacji. Wolę sobie się zalogować, mieć wolną E2, nie wiem, poszukać herosa, który stoi, niż bić się o to, nie wiem, męczyć się, bo wie, no ja mam od tego zorzę. Więc no, oczywiście, no, jak ktoś nie ma żadnego świata normalnego, to dla niego Deimos jest takim światem naprawdę bardzo fajnym. I bardzo dużo osób właśnie zaczyna teraz swoją przygodę na Deimos, no bo nie chce im się grać tyle, co na przykład trzeba na normalnym świecie. No i strasznie dużo dzieci, tam też dużo dzieci jest. I ciężko czasem się z nimi pisze, co mnie też troszeczkę obrzydziło do tego świata, ale głównym powodem jest, moim zdaniem, są te lagi. Po prostu serwery prywatne nie są przystosowane do takiej liczby ludzi. Naprawdę, nie mam na żadnym świecie lagów, loguję się na Deimos, jep, co chwilę konsolę wywala, no to jest coś XD. W sumie tu widzicie, że ogólnie teraz tą konsolę wszędzie wywala, ale na Deimos to jest szczególnie wkurzające, gdzie no po prostu już się nic nie da zrobić, tylko trzeba odświeżyć grę. No i kurde, no. Co wtedy zrobić? Zrobić. Zrobić, no. Tak patrzę, zaraz 270 wbijemy, więc fajnie, fajnie. Ogólnie
Dołączyłem tutaj do klanu. Nie wiem, może znacie youtubera Darfusia. Nie wiem, nie wiem. Klan się nazywa Dominacja. Jest to klan pod Haegda. Zobaczymy, co tu będzie się dało ugrać. Ja tu jestem akurat pokojowo nastawiony. Zobaczymy, może będę tam z kimś stać. No bo prawda jest taka, że jeżeli bym wydał 500 zł na SL-ki, no to mógłbym tu zrobić full legę na tym 300 w tydzień. No nie oszukujmy się. Ale że nie zamierzam tu wydawać SL-ek, tylko sobie prawidłnie pograć, to nie będę tu wydawać. Będę sobie próbować sam zdobyć item. Ewentualnie za złoto, za samo złoto. Także nie będę tu wydawać. Najważniejszym światem jest Zorza. Wy to dobrze widzicie. No i raczej to się nigdy nie zmieni. Ewentualnie nawet, że jak już osiągnę to, co chcę na Zorzy, no to wtedy pójdę na jakiś ten świat prywatny i tam sobie zacznę grę. No ale na razie to ta Syberia i Zorza. Nerskus też tam coś czasem się zaloguje. Więc na razie do roboty jest dość dużo w tym Argonem, jeżeli chodzi o mnie. No wiecie, no teraz mam tyle do XP-nia, postek, że tu jest chore. Ale mamy level up 270. Także fajnie, fajnie. Nie wiem, raczej tezy tu nie będę bić. Nawet nie wiem, czy jest jakiś skład na tą tezę. Więc whatever. Też nie wiem, czy chcę z niej pierek, bo z Haegda jest dość dobry, a KO chyba nie ma na tym levelu na woja, oprócz ze smoka, którego nie chcę mieć, ponieważ CBK Stitka ma lepsze staty, jeżeli chodzi o woja, także pierek to jest jedyna chyba opcja na KO, także raczej ten pierek będę chciał niż dotyk anioła. Więc tutaj po prostu sobie wbiję level, żeby jak najszybciej bić E2-eczki jakieś. Może jakaś lega spadnie, kto wie. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz tam stałem na citku. Sobie zlotałem te buty. Wcześniej miałem te z questa z Madoków. Myślę, że te są lepsze, mają więcej SA, więcej panca, więc raczej bardziej użyteczne. Także spoko. Czekamy na licyty. Dzisiaj wprowadzili nowego kolosa, jakiegoś pajączka. Możliwe, że na pewno go będę bić za tam te parę miesięcy, jak już wbiję na niego level. Znaczy, nie wbijam prosto na niego level, ale no jak już będę mieć na niego level, żeby go bić, to go będę bić, bo może coś spadnie, może jakieś tam fajne są hera na exp, zobaczymy. No, oczywiście, jeżeli go ubiję za tam pierwszy raz, to nagram, no bo jednak to jest coś. Sobie to nagram. Licytki, coś tak przeczuwam, że właśnie będą ten weekend. Fajnie jak naprawdę będą te licytki, bo no to jest coś strasznego. Po prostu tanc bez truty to jest dość słabe. Akurat w końcu po miesiącu bicia mam lambo ponad. Spadła mi pomka od truty unikatowa. Czujecie to? Po prostu wow. Nie wierzę, że mam lambo, mi to w końcu dał. Także no, zobaczymy. Może nagram następną łaźnię z tą trutą. Niczego nie obiecuję, bo już mało osób teraz chodzi na łaźnię. Przez chwilę było dużo osób, ale teraz już nie ma aż tak dużo.
przeciwników. No i bez tej truty naprawdę no, mam małe szanse, żeby wygrać. Mój kolega właśnie zrobił zbroję na maga. No i założy sobie przeklęty, no i naprawdę ciężko jest, bo truta nie dość, że to na przykład ta za Ethereum obniża lekturowy, spowalnia, truta wchodzi od razu, czyli nie muszę czekać na rozkręcenie się jak w gierce. No także same plusy i naprawdę, naprawdę średnio. No jakaś tam gierka niby dostała buffy na przebicie panca, ale to jest naprawdę bardzo mało. I no prawda jest taka, że na otchłani raczej będę używać gierki przeciw palom, wojom. Więc to raczej tak będzie wyglądać, ale tak to oczywiście przeklęte będą zakładane. Tam kasy mam dużo. Przeklęte na 40 level nie są jakieś drogie. Więc na spokojnie. Ogólnie też możecie napisać w ogóle, co sądzicie na temat tego, że zakończyłem swą grę na Deimos. Wydaje mi się, że dobrze zrobiłem. Od razu jak spadłem na Syberię, to miałem większe chęci na grę niż na Deimos. Na Deimos w ogóle mi się nie chciało logować. Tutaj mam katy tak naprawdę wolne cały czas. Także jest to coś dla mnie bardzo fajnego. I właśnie takiego czegoś potrzebowałem, żebym miał pusty exp, jakiś, nie wiem, E2 czy coś. Tego właśnie szukałem. Tego mi brakowało właśnie na takim Deimos. A na Syberii już mogę tego troszeczkę doznać. Oczywiście jeszcze lepiej byłoby na normalnym serwerze prywatnym niż na świecie wyrzutków. Chociaż tak naprawdę, czy to jest świat wyrzutków? Myślę, że większość ludzi, którzy są na Syberii, samo chciało tu być. Zwłaszcza dzięki Deimos, które no, możecie tak naprawdę za darmo dostać się na Syberię. Także nie wiem, czy to jest świat wyrzutków. Raczej jest to świat, który łączy wszystkie inne światy prywatne. Jeżeli ktoś tego chce. No. Katy powiem wam, że spoko, zarobeczek. Mi się to podoba. Może jakąś legę niedługo tu kupię, bo no tak latać full hero to tak średnio. Dobra, wampiryzm. No, sorry, że naturowej, ale ci magowie, no jak ktoś expił na katach, to wie, o czym mówię. No, są zabójczy i to bardzo. Potrafią z tego kryta bić za 17 tysięcy, a nawet więcej. Także jest to dość przerażające, jeżeli chodzi o to ekspowisko. A widzicie, że ja też nie mam żadnych odpów. Jakieś umki mam chyba do rozdania, tak mi się wydaje. Zmiażdżenie. Siła krytyka fizycznego. To jest jakiś koszt. Nie wiem, powiem wam, że mam totalnie beznadziejne umki. Mam byle co dane. Będę musiał udać się do Jukara Umkiego. Póki mam taką możliwość. I właśnie sobie troszeczkę zmienić te umki, no bo umki na ten level, ile kosztują, to jest aż tragedia. Także trzeba skorzystać, póki darmowe. Więc no. Dobra. Tutaj sobie jednego ominęliśmy. Mobka. No co, także tak to wygląda, proszę państwa. Jeżeli ktoś z was gra na Syberii
Bo mam postkę 8-4. Jeżeli ktoś z Was gra na Syberii na 8-5 przedziale i ma jakiś klan, chętnie bym dołączył. Możemy coś tam razem ugrać, nie wiem. Zobaczymy. No będę musiał pokupować tu chyba jakieś legi na esencję, bo naprawdę nie jest trudno. Kamyki mam, tylko właśnie, o kurde, o kurde, tylko brakuje tych esencji. Kasę myślę, że też to nie będzie problem zdobyć. Katy wolne, także dość łatwy zarobek. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, strzał niszczymy, bo to jest bardzo mało pieniędzy. I okej. Dobra, no właśnie, nie powinienem zginąć. Nie na tym levelu na pewno. Bo jednak 270 to już powinien być taki level, że spokojnie sobie katy powinno się przechodzić. Także no. Okej, zakończmy tutaj odcineczek. Wiecie już co się stało, dlaczego nie było odcinków z Deimos i takie tam. Zostawcie lajka, subika, no i może jakiś komentarz. Ja się z Wami żegnam. Yo!